mi przykro, bo starałam się nie myśleć o kajaku, o tym sukcesie, jaki miałam i po prostu skoncentrować na Kanadyjce. Wydaje mi się, że nie mam sobie nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o samo przygotowanie. Naprawdę starałam się jakoś opanować te emocje po kajaku, przygotować się dobrze, odpocząć, zregenerować i przygotowana fizycznie byłam bardzo dobrze. I trochę mam takie déjà vu z Tokio, bo na tej Kanadyjce popełniłam taki błąd techniczny na elemencie, gdzie na treningu bardzo dobrze się na nim czułam. Były to bramki 6-7-8, także bardzo mi jest przykro, że właśnie popełniłam taki błąd i wiem, że dużo osób na mnie liczyło na tej Kanadyjce i tak się czuję, jakbym zawiodła i mimo tego, że mam ten medal, to jakoś on mi teraz tego nie słodzi. Muszę chyba, musi ten dzień się skończyć, muszę wyciągnąć wnioski, zobaczyć finał, nauczyć się od lepszych ode mnie dzisiaj i po prostu wyciągnąć lekcje. I odbić sobie w krosie. Na razie jeszcze o krosie nie myślę, bo cross o tym się tak też nie mówi, ale to jest inna całkowicie dyscyplina, tam jest inne podejście. W slalomie ja muszę się uspokajać, tonować emocje. Krosie ja muszę się pobudzać, po prostu być pewna siebie, już to no, zupełnie inne emocje towarzyszą krosowi, dlatego cross to jest inna dyscyplina i dobrze ona jest na samym końcu, bo wtedy można wyładowywać te emocje. Na slalom trzeba jednak się wyciszać troszeczkę chociaż. Mimo tego, że to nie było łatwe po tym kajaku, no ale no tak jak mówię, no jest mi niesamowicie teraz przykro i się czuję jakbym zawiodła po prostu cały naród normalnie.